Teraz będę robić z drugiej strony. Już. Dobra. No to dzisiaj będziemy rozmawiać o najkrótszych ścieżkach. To znaczy, warianty są dwa. Albo graf będzie ważony, albo nie będzie ważony. No to pogadajmy o tym na początku nieważonym, czyli prostszym wariancie, który w sumie nie powinien być żadnym problemem, ponieważ w momencie, w którym szukamy najkrótszej ścieżki po grafie ważonym, to w ogóle przede wszystkim najpierw powinniśmy dowiedzieć się, co to znaczy najkrótsza ścieżka. No ale jak on nie jest ważony, no to jedyna sensowna, w sensie jedyna sensowna interpretacja tego, to po prostu liczba ścieżek no, na tej ścieżce. No a to się robi po prostu BFS-em, tak? Tak jak pokazywałem. Tak naprawdę jest to analogiczne co liczenie głębokości, nic trudnego. Także zajmiemy się raczej grafami ważonymi, bo to co prawda też nie jest jakoś trudne, ale jest bardzo, bardzo przydatne. I teraz tak. Najpierw powinienem narysować jakiś graf, który jest w miarę ładny. Dobra, niech będzie taki. I bardziej krawędzi. Tak. Się tak trochę zapisz. A nie, tutaj już mam dalej. Dobra. No to powiedzmy, że mamy taką sieć. I teraz mają zdany jeden. Pomiędzy ustawować pokoju. Gdzie? Tu. No to tutaj będzie ta jedynka zobaczyć. Jeszcze ten drugi lewo się do. No to daj minus 1. Nie da minus 1. Pomiędzy 8 a 4. Tam w tym samym miejscu prawie też. O, super. 12. Dobrze. Więc tak, jest parę różnych przypadków, w jakich będziemy chcieli patrzeć na ten graf. Ja podam na początku najbardziej standardowy, który używa się w co drugim zadaniu. Nawet w teorii liczb, w sumie we wszystkim. I pojawia się w miejscach, w których nie jest spodziewany nigdy. Jest to algorytm, którego nazwa nie jest dyskusyjna. Bo pisze się to tak. Oczywiście algorytm. Tutaj ta część nazwy jest raczej mało dyskusyjna, ale ten drugi człon już jest. Taka postać. Ja czytam Dijkstry. I brzmi najlepiej według mnie. Niektórzy czytają Dijkstry. Prawdopodobnie jak kiedyś będziecie robić jakiś projekt w Kalifornii, to będą czytać Dijkstry. Marek Żakowski czyta Dijkstry, ale ogólnie z tego co wiem, ten ziomek chyba, w sensie on na pewno robił badania w Ameryce, ale chyba jest jakimś Słowianinem, więc Dijkstry... Słowianinem generalnie, tak? No, nie wiem, czy akurat Rosjaninem, czy może Ukraińcem, kimś z tej części świata, więc Dijkstry wydaje mi się jak najbardziej poprawne, a Dijkstry po prostu z amerykanizowane. Niektórzy mówią jeszcze Dijkstra. Ale to jest totalnie bez sensu i tak proszę nie mówić. Holender. To dalej może być Dijkstra. Bo oni nie czytają się Dijk. No, whatever. Ogólnie ja będę mówił Dijkstra i mam nadzieję, że nikogo to za bardzo nie zbulwersuje. Więc tak. Problem jest prosty. Mamy sobie po prostu jeden wierzchołek i chcemy, i powiedzmy, że to jest nasz wierzchołek startowy, nie wiem, nasz dom. No, niech będzie to ten wierzchołek, który jest optycznie najwyżej. W naszym przykładzie jest to nasz domek. I teraz z naszego domku, jak wiadomo, będziemy sobie jeździć do innych miejsc, bo tak cały czas siedzieć w piwnicy to trochę słabo. Więc będziemy wychodzić i sobie jeździć po świecie. No i wiemy, że między różnymi miastami albo, nie wiem, domami, czymkolwiek, czym będziemy chcieli się poruszać, są jakieś odległości, no bo wiadomo, że jedna droga nie jest równa drugiej. A jedynka jest jakby jedną drogą, a jest trochę dłuższa niż no, świętojańska. Więc dlatego są wagi. To są po prostu odległości między tymi wierzchołkami. Można to tak interpretować. No i teraz oczywiście życie jest za krótkie, żeby jeździć zawsze najdłuższą drogą, więc będziemy chcieli znaleźć zawsze najkrótsze, bo dzięki temu będziemy mieli wystarczająco czasu, żeby chodzić sobie często. A ogólnie po prostu chcemy znaleźć najkrótsze ścieżki między naszym domem, a każdym pojedynczym, albo najmniejsze odległości między naszym domem, a każdym wierzchołkiem. Oczywiście przy założeniu, że nie możemy wychodzić z naszego gra. Znaczy, że nie możemy sobie na przykład przejść jakoś, nie wiem, magicznym teleportem, czy po prostu trawą wtedy. Więc takie mamy założenie. No to algorytm Dijkstry będzie działał w ten sposób,
że najpierw to, co on zauważa, to to, że generalnie najkrótsza ścieżka do naszego domu jest równa 0. To jest całkiem trafne spostrzeżenie, a przy okazji bardzo ważne na tym etapie naszego, na tym etapie naszej rozkminy. Więc zaznaczę od razu, że najkrótsza ścieżka jest równa 0. Oraz drugą rzecz, którą on zauważa, to to, że nie wiemy, jaka jest ta najkrótsza ścieżka do całej reszty. Totalnie nic nie wiemy, oprócz tego, że mamy podany ten graf. Więc na razie, bez straty ogólności, gdybyśmy założyli, że ta waga tutaj, to znaczy ta odległość jest równa 0, to nasz algorytm totalnie nic by nie zrobił, no bo to nie jest prawda, że ta waga jest równa 0. Ale może założyć, że na pewno ta waga będzie jakaś mega duża. No bo jeżeli da się przejść, to na pewno da się przejść no, z jakimś kosztem. Więc może założyć, że droga jest nie mniejsza niż nieskończona. Czyli jakieś infinity. Więc przy całej reszcie wierzchołków zakłada, że w nieskończonej liczbie kroków da się do niego dojść. Co oczywiście nie zawsze może być prawdą, bo ten graf nie musi być spójny, no ale on tak zakłada. To nam nic nie zepsuje na tym. I teraz to, co kolejne on zakłada, zauważa, to to, że możemy spróbować poruszyć się gdzieś i po prostu tę ścieżkę znaleźć. I teraz jeszcze jedno spostrzeżenie. Jeżeli mamy sobie wierzchołek V i nie ścieżka, biegnie do niego krawędź, do wierzchołka U, o wadze W i wiemy, jaka jest minimalna ścieżka, najkrótsza droga, czy jakkolwiek by inaczej to powiedzieć, do tego wierzchołka z naszego domku. Czyli gdybyśmy znali to, oznaczy to jako D od V, jak odległość, D, no, nie wiem, zawsze tak to oznaczam, to wiemy, że wiemy o D od U, że D od U jest mniejsze bądź równe D od V plus W. No, w oczywisty sposób, no bo gdybyśmy, skoro możemy tutaj dojść w ten sposób, to możemy przejść tą ścieżką i tutaj już będzie mniejszy. Czyli wiemy, że jest mniejszy niż mniejszy bądź równy D od U, co jest istotnie prawdopodobnie mniejszy niż nasze infinity. No tak, no to jest mniejsze niż nieskończone, bo jest skończone. To też oczywisty wniosek. Więc ogólnie on, zauważając takie parę rzeczy, puści sobie algorytm, który będzie cały czas poprawiał wynik. Znaczy, w momencie, w którym znajdzie taką, będzie w jakimś wierzchołku i znajdzie od niego ścieżkę, która biegnie, gdzieś biegnie, nie ścieżkę, przepraszam, krawędź, to jest istotne. Znajdzie krawędź, która od niego biegnie gdzieś dalej, to poprawi wynik, jeżeli da się go poprawić. Ale to, co istotne, to zauważmy, że to działa dalej. Gdybyśmy, powiedzmy tutaj, mieli jakiś kolejny wierzchołek, jak go nazwać? P, whatever, cokolwiek. To, a tutaj byłoby jakieś W2, to w momencie, w którym wcześniej mieliśmy znalezione przybliżenie na D od U jakieś, powiedzmy, 5, a potem jednak uznali, że D od V plus W jest mniejsze niż nasza piątka, czyli ten wierzchołek, do tego wierzchołka da się dojść w mniejszej liczbie kroków, to gdybyśmy poprawili ten wynik, to również będziemy w stanie poprawić ten wynik. No bo będziemy w stanie przejść mniejszym kosztem tutaj i pójść dalej. Lub nie, jeżeli na przykład ścieżka przychodziła zupełnie z innej strony. Ale to również będzie trzeba sprawdzić. Także ogólnie w momencie, w którym poprawiamy jakiś wierzchołek, wszystkie ścieżki, które z niego wychodzą, mogą również zostać poprawione. No i teraz wystarczy, że będziemy przeglądać te wierzchołki w sensownej kolejności, to znaczy takie, żebyśmy wielokrotnie nie poprawiali tego samego wierzchołka, to nie skwadracimy się, uzyskamy dobry wynik i będzie przyjemny. No i to właśnie robi algorytm Dijkstry, albo Dijkstry, Dijkstry, whatever. Dijkstry mamy fajnie. Dobra, to będę mówił Dijkstry. Dijkstry. I będziemy robić to w tej kolejności, że rozważmy jakiś zbiór wierzchołków, do którego powiedzmy, że znamy odpowiedź. Dlaczego będziemy do niego znali odpowiedź? To się okaże w trakcie. Na początku oczywiście wiemy, że ten zbiór nie jest pusty na pewno. Dlaczego? No bo ten nasz wierzchołek jest znany. Także mamy sobie zbiór wierzchołków, na których znamy odpowiedź. To teraz weźmy ten, który ma minimalną, odległość i go rozważmy. Znaczy weźmy go i wszystkich jego synów i sprawdźmy sobie, czy jesteśmy w stanie dojść do któregoś z tych synów
w mniejszej liczbie kroków niż wcześniej byliśmy w stanie. Czyli po prostu, czy gdyby to był wierzchołek U, a ten syn nazwijmy go, no powiedzmy S, to gdyby D od U plus W, czyli waga, która będzie między nimi, była mniejsza od D od S, no to w takiej sytuacji jesteśmy w stanie poprawić wynik. Więc powiedzielibyśmy, wynik dla wszystkich, wiesz, wszystkich rzeczy, które z niego wychodzą dalej, istotnie może być nieaktualny. Więc aktualizujemy go i wrzucamy go do naszego zbioru. No i będziemy tak robić, póki nasz zbiór nie będzie pusty. Oczywiście jako ten zbiór można użyć kolejki, no bo znajduje najlepszy element w miarę szybko w czasie logarytmicznym, no i przy okazji jest całkiem szybko. Teraz pomyślmy sobie, pokażę na przykładzie, w jaki sposób to działa. A potem pomyślimy sobie, czemu to jest szybkie i czemu istotnie to działa. To najpierw tak. W naszym zbiorze jedyny element, jaki jest, to nasz domek. Fajnie byłoby też ponumerować te wierzchołki. O tym nie pomyślałem. To niech numer tego wierzchołka to będzie po prostu domek. Define domek 0. A, define. Domek 0. Jeszcze od. Ile tych tam dobrych na to wyszło? A no domek. Tak. To najpierw napiszmy sobie, przede wszystkim najpierw podstawmy, że cała reszta jest infinity, no a nasz wierzchołek jest 0. No i teraz tak, no to tutaj jest nasz domek. To on jest jedyny, w ogóle jest równy 0, więc chyba zdajemy sobie z tego sprawę, że możemy go wziąć. I nawet musimy, no to co byśmy mogli tego zrobić. Więc rozważamy nasz domek i teraz sprawdźmy. Kolejnych jego synów. Będę jeszcze tu prawie, bo akurat tak stoję. Czy 100 plus 0 jest mniejsze niż infinity? No, zdecydowanie tak. Więc poprawię ten wynik. A piątkę wrzucę do naszego zbioru. Dalej. Czy czwórka 0 plus 1 jest mniejsze niż infinity? No wydaje mi się, że również jest troszkę mniejsze. Więc czwórkę wrzucę. Teraz znowu. Czy trójka... No dobra, już nie będę zadawał głupich pytań. Po prostu wszystko poprawię i wrzucę te wierzchołki. Oczywiście nasz algorytm będzie zadawał te pytania, ale to nie jest w tej chwili tak ważne. Okej, okay. To są wszystkie wierzchołki. No fajnie, no i teraz mamy jakiś nowy zbiór, przy czym no nie mamy tego zera. Wyrzuciliśmy, no bo skoro je już przetworzyliśmy, ubraliśmy wszystkie ścieżki, które mogły do niego wychodzić. I teraz to, co się dzieje, to to, że bierzemy kolejny ten, który ma najmniejszą odległość. To co to jest w tej chwili? 4. Tak. Bierzemy czwórkę, wywalamy i sprawdzamy jego synów. Czy 1 plus 7 jest mniejsze niż 6? No nie. Czy 1 plus 1 jest mniejsze niż 100? Tak. I super. Przy czym uwaga, te piątki nie wrzuciliśmy. Jeszcze raz. Wrzucimy te piątki jeszcze raz. Sorry. Wrzucimy te piątki jeszcze raz, tylko że z wagą 2. Ale zauważmy sobie, że wcale nie musimy wyrzucać tej piątki z wagą 100. Ponieważ w momencie, w którym byśmy ją rozważali, to po prostu wszędzie zauważyłoby, że ta waga nie trzyma się kuby. No bo jest za duża. Więc wrzucamy piątkę z wagą 2 i sprawdzamy kolejny element. No 3 plus 1 faktycznie jest mniejszy niż infinity, więc jest 4. Ale z kolei 1 plus 1 jest już większy od 0, więc tutaj też nic nie robi. No i fajnie, czwórka została przetworzona, szukamy kolejnego elementu. Teraz zauważmy, że następny w kolejce wierzchołek to piątka, mimo tego, że została zauważona dopiero w drugim ruchu. Dlaczego? No bo waga jest jej mniejsza, przez co nie jest istotne to, jak daleka jest ta krawędź, tylko w sensie, jak długa jest droga pod kątem krawędzi, tylko jak długa jest suma waga. Znaczy, jak długa jest rzeczywista odległość. Także właśnie dzięki temu, w momencie, w którym będziemy brali najpierw te, które są najmniejsze, i poprawienie wynik dla jego synów, to zauważmy sobie, że kiedy mamy jakiś wierzchołek i poprawiamy jego synów, to jeżeli jakiegoś nie poprawiliśmy, no to go zostawmy w spokoju. Ale na pewno on będzie miał większą wagę niż nasz wierzchołek tutaj. Lub był przetworzony, jeżeli jest w secie, lub był przetworzony wcześniej. Dlaczego? No bo gdyby miał mniejszą wagę, no to musiałby być przetworzony wcześniej, no bo tak działał nasz set. Więc
To, co się dzieje, to tak naprawdę będziemy przeglądać wszystkie wierzchołki po kolei, w kolejności takiej, w jakiej one są faktycznie odległe od naszego centrum. I dopiero wtedy, kiedy ten wierzchołek będzie, usunięty i przetworzony, będzie można sprawdzić coś, co ma dalszą odległość. Dlaczego? No bo po prostu kolejka priorytetowa w ten sposób działa, że wyrzuca na górę to, co ma, to, co jest dla nas najważniejsze. I teraz uwaga tutaj, uwaga implementacyjna. W jaki sposób sortuje kolejka priorytetowa? Większa na początku. A co my chcemy? Mniejsza na początku. Co będziemy robić? Wrzucać? Tak, wrzucać z minusem. Dobrze. Więc, no tak, no i tyle. Także zauważmy, że tak naprawdę każdy wierzchołek przetworzymy raz. Dlaczego? W sensie, raz zdejmiemy go z kolejki i przetworzymy i cokolwiek do niego zmienimy. Z tej prostej przyczyny, że w momencie, w którym on coś zmienia, on cokolwiek zmieni, to zmieni tylko i wyłącznie rzeczy na większe od siebie. Więc będą one dopiero przetwarzane później. Oczywiście może zdarzyć się taka sytuacja jak przed chwilą z tą piątką, że ona będzie wrzucona kilkakrotnie do seta, ale w momencie, w którym ją wyjmujemy, to ona cokolwiek zacznie, ona cokolwiek będzie zmieniać tylko i wyłącznie raz. Wtedy, kiedy będzie najmniejszy. Więc ogólnie czas działania takiego algorytmu będzie liczba wierzchołków plus liczba krawędzi, bo przez nie też wszystkie przejdziemy, razy czas działania kopca, czy tam kolejki. Czyli log n plus n. To jest czas działania i teraz może dokończę ten schemat, no bo nie jest dużo roboty, fajnie, żeby było widoczne. To teraz bierzemy piątkę, dodajemy 5, sprawdzamy, ósemka faktycznie zaczyna się robić mniejsza, więc jest 5. Co jeszcze? 2, tutaj nic się nie zmieni. Dobra, piątka jest wywalona, co teraz przetwarzamy? Tam 7 powinno być. Tak, dziękuję. Czwórka jest najmniejsza, czy co? Tak, bo to przetworzyliśmy, to przetworzyliśmy, to przetworzyliśmy. Tak, czwórka, siódemka jest najmniejsza. A, nie wrzuciłem ich, sorry. To ją wrzucam teraz. To poprawia nam tutaj szóstkę na piątkę. Tutaj... Jeszcze ósemkę mamy wrzucić. Ósemkę? Aha, tak, dobra, dzięki. Dobra, może ktoś tego dokończy za mnie, żeby było ładnie. Czy może... O, już uzupełnię, nie będzie. Czy ktokolwiek... Dobra, ktokolwiek potrzebuje, żebym to uzupełniał tak dokładnie? Czy wszyscy skumani, ci, którzy chcieli skumać? No super. To w takim razie... trochę was okłamałem. To, co powiedziałem przed chwilą, nie działa. No nie. I teraz dlaczego? O nie. Bo... Czemu miałoby nie działać na PIS? To, co powiedziałem, miało sens. Matematycznie również było poprawne, a przy okazji dowód też miał błędów w treści. Ale jest inny ważny powód, dla którego algorytm DXT nie działa. Ujemne wagi krawędzi. I teraz dlaczego? No bo to, że ujemne wagi, to pewnie już na pewno słyszeliście wcześniej. Tylko, że czemu akurat tak? Przykład jest prosty. Dajmy sobie na to, mamy graf, który ma taką składową w środku. Minus 1, 100, minus 10 do 18, 3. Algorytm zrobi tak. Pójdzie, o super, wróci minus 1. Potem zobaczy. Dajmy na to, że on nie może się wrócić dalej, no bo można też to zainkomentować w ten sposób. To nie jest istotne. Ale powiedzmy, że już rozpatrzy te wierzchołki faktycznie. Potem pójdzie tu, zobaczy o fajnie 99. Potem o kurde, minus 10 do 18. I ogólnie, jaka była suma na tym cyklu? Ona była jakaś ujemna. Jakoś bardzo ujemna, bo tutaj było minus 10 do 18. Nie rozpatrują tego jak był BFS. Słucham? BFS-em tego nie rozpatrują. To znaczy? No tak, w sensie takim BFS-em z kolejką priorytetową powagę. Z tym, że generalnie tak naprawdę to, co by się tutaj wydarzyło na tym przypadku, to on bierze tę jedynkę, patrzy o minus, w sensie to 0, patrzy o minus 1, super. To jest minus 1. Bo ten bierze tę minus 1, o patrzy, 0 minus 1 jest mniejsze, super. No i się pewnie. Nie skończymy. Dla jednej ujemnej wagi już nie działa. A co dopiero jakby był ujemny cykl? Jakby był, generalnie to nawet nie musiałaby być tak bardzo ujemna. Dobra, musiałaby być ujemna waga, żeby był cykl ujemny. Okay. Powiedzmy, jakby był jakiś ujemny cykl, to generalnie to, co by się najbardziej opłacało dla naszej ścieżki, to przejść przez niego nieskończenie wiele razy i dopiero potem wyjść.
Więc generalnie gdyby nie wyszedł, także pojęcie tak zwanej najkrótszej ścieżki w ogóle nie istnieje. Bo jest ona po prostu nieskończona. Tak, by dodać, że dali jakoś bardzo, bardzo mało. Nie. Musielibyśmy dać minus tam 10 doświadczeń. Zwiększyć wszystkie ścieżki tyle samo, żeby były dodatnie, potem od wyniku to sobie objąć. Tak można. Tylko że to nie ma większego sensu, ponieważ zauważmy sobie jedną prostą rzecz. Jak w ogóle możemy mówić o najkrótszej ścieżce, skoro ta najkrótsza ścieżka ma nieskończoną długość? Ona po prostu no, nie istnieje, tak? W sensie nie istnieje ona w zbiorze skończonych. Bo zawsze będzie się opłacać cyklić bardzo wiele razy. Nieskończone. Więc tak. Więc fajnie byłoby wiedzieć, czy nieskończony czy cykl ujemny istnieje. I ogólnie do tego służy taki bardzo sympatyczny algorytm, o którym zaraz powiem. I przy okazji przyda wam się też również w zadaniu cykl. Chyba pozostałe powinny być robione po poniedziałkowym wykładzie. Słucham? Takie pytanie, bo żeby tam nie powstać, że to przeszliśmy, to pytanie z kolei, czy tam jakąś pewną cel boli za nas. Ale może będziemy chcieli je przeprowadzić jeszcze. Aha, dobra, tak, no tak. No. To już jest sprawa implementacyjna, oczywiście. Tak jest nie. Dobra. To teraz, tak. Najpierw powiemy sobie o tych ujemnych cyklach, jak sobie z nimi radzić. To oczywiście odpowiedź jest taka. Nie da się z nimi sobie radzić tak po prostu. A już na pewno nie algorytm Dijkstry, który wykrzaczy się i nawet nie zauważy, że się wykrzaczy. Będzie się pędzić jakoś dużo razy. Widzicie, możemy zrobić coś w stylu, że sprawdźmy ile wykonał obliczeń, jak wykonał jakoś dziwnie dużo, to przerywamy i mówimy sorry, nie da się. A to jest raczej słabe i dość heurystyczne, bo ten graf po prostu może być duży, a mniej się buga wchodzi. Więc ogólnie algorytm, który pozwala nam szukać ujemnych cykli, dodatkowo mówić jeszcze, jakie są te ujemne cykle, albo czy w ogóle ich nie ma, no to jest algorytm Bellmana-Fromme. I tutaj już nikt się nie czepia tego, jak się to wymawia. Jest raczej jest. Dobra. No to teraz tak, jak wygląda ten algorytm? No on jest taką Dijkstrą, tylko dużo głupszą. Powiedzmy coś takiego, już nie będę rysował was, bo to nie jest tak bardzo ważne. Zróbmy coś takiego. Bierzemy losową wagę krawędzi. Bierzemy losową krawędź. I to, co to robimy, to sprawdzamy, czy D od V plus W, czyli ta waga, jest mniejsza niż to. Jak tak, to spoko poprawiamy. I zróbmy to tak dla każdej krawędzi, dla każdej krawędzi. No i fajnie. No i koniec. Nie bierzemy. Tak po prostu robimy to na bazie. Bierzemy krawędź, tak? Wszystkie. Bierzemy wszystkie. For x równego 1 do n. Potem for v od x, for jakiegoś i do v od x kropka size. Jeżeli d od x plus waga tej krawędzi mniejsze niż d od v od x i. Tak? No czyli ten warunek. Jeżeli nasz wierzchołek plus waga okaże się mieć mniejszą odległość niż nasz d od v od x, czyli nasza długość, no to wtedy d od v od x, w sensie d od v od x to jest nasz syn, tak? Dla niego długość, podstawiam d od x plus waga. Koniec. Czy to działa? No to nie działa. Po prostu bierze losowe krawędzie i zmienia w nich losowe rzeczy. Czyli ale uwaga, jak powtórzymy to n razy, to będzie działać. To pyka. Aha. Dlaczego? Jak najdłuższa będzie ścieżka w naszym grafie? Ile, w sensie nie chodzi mi teraz o wagi, tylko o ścieżkę, najdłuższa ścieżka. Chodzi mi o to, o ile najwięcej będzie miała krawędzi. N. Tak? Bo przejdzie po prostu, no będzie to jakaś ścieżka Eulera. No więc, skoro przetworzymy sobie, jakkolwiek poprawimy wagi, to
wiemy, że przynajmniej ludzie, którzy są koło naszego zera, czyli koło naszego domu, którzy z nimi się tu, na pewno będą dobrzy. Co więcej wiemy, że w drugim czytaniu wszyscy ich sąsiedzi znowu na pewno będą dobrzy. Co dalej wiemy? Ich sąsiedzi i tak dalej, i tak dalej. A najdalszy sąsiad, czyli najdłuższa ścieżka w tym grafie, może mieć maksymalnie długość n. Więc po n ruchach na pewno wszyscy będą dobrzy. No złożoność algorytmu n kwadrat plus nn. No zapiszmy to normalnie. N plus n plus n. Sorry, jeszcze raz. N plus n, no bo to co tutaj robimy, to sprawdzamy wszystkie krawędzie i wszystkie wierzchołki. No i razy n. No trochę brudnie, ale działa. I teraz uwaga, co jest ciekawe. Co się dzieje w momencie, w którym puścimy n plus pierwszy raz naszego Bellmana fora? Znaczy, kiedy tutaj nie będzie for od k do n minus 1, tylko zrobimy coś takiego. Co się wtedy stanie? Już leci od 0 do n plus właściwie będzie. To jest do n minus 1. A, dobra, to jest cudowne. Co się będzie działo w takim przypadku? To znaczy, kiedy wykonamy n plus pierwszą okrążenie. Co się powinno stać, gdyby te wagi były dodatnie, normalne, fajne? To powinno się stać zupełnie nic. Dlaczego? No bo wszystkie najmniejsze ścieżki są już obliczone, więc nie możemy poprawić wyniku. A jeżeli jesteśmy w stanie poprawić wynik, to znaczy, że one nie mogą być dodatnie. No bo przed chwilą powiedzieliśmy, że gdyby były, to by było ok. To znaczy, że najkrótsza ścieżka mogłaby mieć długość n plus 1. To znaczy, że musiałaby przez to przechodzić dokładnie dwa razy. Albo przynajmniej dwa razy. A to znaczy, że musiałby istnieć ujemny cykl. Więc w momencie, w którym po n plus pierwszym obrocie takiego zwykłego bruta dalej nam się coś zmienia, to znaczy, że istnieje ujemny cykl. I możemy sprawdzić w ten sposób, czy istnieje ujemny cykl. Jak jest, to powiedzieć nie da się, albo w ogóle nawet znaleźć ten cykl i go wypisać. To też nie jest zbyt trudne. Ale ogólnie dowiedzieć się, czy on w ogóle istnieje, robimy w ten sposób. I to jest tak w sumie najprzyjemniejsze implementacyjnie. Dobra. Co jeszcze ciekawego? Właśnie, czy wy umiecie odtworzyć najkrótszą ścieżkę? To znaczy, oprócz tego, żeby wiedzieć, jakie są te długości, umiecie też to odtworzyć? Jasne. Węsilnie tak. No nie, węsilnie. Ogólnie pomysł jest prosty. W momencie, w którym robimy zwykłą bistrę, albo tutaj tego Bellmana Forda, whatever, w momencie, w którym sprawdzamy tego ifa, czy coś nam się zmienia, oprócz tego jeszcze piszemy, że ziomek, który był przed naszym ziomkiem, czyli przed V od XI, ziomek od V od XI, podstaw X. Tak? Czyli typkiem, do którego weszliśmy najmniejszą ze ścieżek do naszego V od XI, czyli do naszego syna, no będzie ten x. Jeżeli przy ostatniej zmianie, tak? Czyli przy zmianie, która była najoptymalniejsza. Więc ogólnie gdybyśmy przeszli z tego ziomka do jego ojca i tak dalej, i robili to dopóki nie doszlibyśmy do zera, to otrzymalibyśmy najkrótszą ścieżkę, to znaczy tak dosłownie najkrótszą ścieżkę, a nie jej wartość. No okej, okay, to widzicie, nie jest jakieś skomplikowane. Ale warto było o tym wspomnieć. Dobra, ostatnie dwie rzeczy, o których chciałbym się powiedzieć. To jedna, o której sobie wspomniałem jakieś 5 minut temu, a do drugiej się przygotowałem. W sensie, dobra, nie było to trudne, ale przypomniałem sobie, żeby nie zrobić żadnego głupiego błędu. Na przykład w nazwie algorytmu. Bo ogólnie jest algorytm Freda Fulkersona i Freda Marshalla. I jeden jest na przepływy, a drugi jest na to, co chcę powiedzieć. I Freud Marshall. Dzięki. A to się tak nie pisze. To jest Floyd. Tak. A to jest tak bardzo istotne? Tak. Widzicie, nawet do tej nazwy są jakieś subiekcje. Okej, okay. Nie tylko Dixera jest taka śmieszna. No to algorytm Dixera Walshara jest jeszcze śmieszniejszy. Jakie znamy już algorytmy? Znamy Dixera, która działa w n log n, gdzie n to tam powiedzmy, okej, okay, oznaczmy sobie, że n równa się n plus n, to działa w n log n. Znamy już coś, co działa kwadratowo. N kwadrat. Approximately, tak? A teraz pokażę wam coś, co działa w sześcian. I uwaga! Przydaje się! Mimo tej złożoności. Z dwóch powodów. To znaczy, pierwszy jest taki, że zostawimy nasze interpretacje
na liście, to znaczy normalne takie, jak zawsze będziemy chodzić. I wrócimy do naszych macierzy incydencji, czyli do tego takiego wałowanego sposobu interpretacji grafów. I właśnie dzięki temu, że to są te macierze, bardzo, bardzo dużo dynamików, generalnie większość rzeczy w angielskiej liniowej oraz same mnożenie macierzy działa dokładnie tym samym dynamikiem. Jak dla mnie to jest kwestia lekkiej zbieżności, bo to, że się mnoży macierze akurat w ten sam sposób, jak robi się to, jest totalnym przypadkiem, ale dzięki temu te macierzy mają bardzo fajne własności i można zobaczyć różne ciekawe kombosy, zarówno grafowe, jak i teoretyczne. Więc ogólnie, akurat o tym nie będziemy mówić teraz, może pogadamy o tym w trzeciej klasie? Może. Jakieś podstawy tego na pewno wprowadzę za rok, przy okazji teoretyczne, ale na razie pobawmy się algorytmem Floyda Walsha. Co on robi? On ma jeszcze jedną ważną rzecz, która jest lepsza od Dijkstry i Brennana Forda, oprócz tego, że działa dłużej. Dijkstry, okej. To co on ma i to, co jest w nim świetne. A, pierwsza rzecz. Tak. A więc jest szybszy niż mógłby być. A druga rzecz, która jest w nim świetna, to to, że on znajduje dla każdej pary wierzchołków najkrótszą ścieżkę między nimi. On już nie bawi się tak jak wcześniej, znajdowanie najkrótszych ścieżek pomiędzy naszym domkiem a czymś innym, tylko powie nam o najkrótszych ścieżkach między wszystkimi rzeczami. Więc, a generalnie gdybyśmy chcieli to samo zrobić Dijkstrą, to musielibyśmy puścić dla każdego z N wierzchołków no, N razy Dijkstrę, czyli raz Dijkstrę, czyli działałaby N kwadrat. Dalej N razy lepiej, dalej no dużo lepiej, ale jednak to ma jakieś swoje przyjemne własności. Pierwsza rzecz taka. Jak wyglądała macierz incydencji? Będzie ona wyglądała w ten sposób. W momencie, w którym między, w kolumnie, nazwę to jako M, nie, G, no przecież to jest G. G od X, Y, czyli między wierzchołkami X i Y, co może zachodzić? Na samym początku oczywiście, jeszcze nie mówię o logarytmie. Albo może jesteś między nimi krawędź, albo może nie jesteś między nimi krawędź. Rozważmy oba przypadki. Pierwszy jest tak. Krawędź nie istnieje, to zaznaczę, że nieprawda, że istnieje. Krawędź od V do U. Nie, od X do Y, sorry. To wtedy coś tutaj wrzucimy innego, znaczy jakieś infinity. Tak, ja tutaj wrzucę infinity i to będzie nam oznaczało, że między nimi nie ma w ogóle krawędzi. A w dalszym rozwoju naszego algorytmu będzie to oznaczać, że nie ma w ogóle między nimi drogi. Teraz druga rzecz. Istnieje krawędź między x a y. To w takim razie będzie tutaj waga tej krawędzi. Znaczy waga po waga, czy liczby krawędzi między nimi? Waga. Okay. Pojedyncze krawędzi, nie mówię o całej ścieżce, tylko w pojedynczym stanie tego, że jest krawędź między dwoma wierzchołkami. No to teraz. No i teraz będziemy mieli jakąś macierz. I algorytm Floyda Warshalla ma cztery linii.